Dzień dobry. Zapraszam do odbycia podróży w przeszłość. Dziś 3 maja, Święto Konstytucji. W minionym okresie, o czym informowaliśmy w aktualności, było to święto zakazane. Komunistycznym władzom nie odpowiadała idea tego święta. Przypomniała bowiem o istocie niepodległości, która w okresie PRL-u była bardzo iluzoryczna. My jednak wracamy do obchodów Święta Pracy, ale już w wolnej Polsce. Na terenie parku odbywał się festyn. Można powiedzieć, że było to prawdziwe święto. Kto chciał, przyszedł, a kto nie chciał, spędzał czas inaczej. W parku grała kapela i były występy. Nasi dziennikarze pytali mieszkańców miasta, jak powinno być ono obchodzone. Odpowiedzi były różne. Popatrzmy i posłuchajmy. Dziś szczecinecka lewica zorganizowała 2 spotkania. Jedno dla grupy działaczy w hotelu Po Jeziorze, w czasie którego wspominano głównie przeszłość. Padały różne stwierdzenia. Jeden z mówców nostalgicznie wspominał czas, w którym z samochodu po pochodach pierwszomajowych sprzedawano piwo. Dziś ogródków piwnych nie brakuje. Drugie spotkanie było całkiem inne. Odbyło się na kempingu przy ulicy Kościuszki. Serwowano piwo i kiełbaski z ogniska. Nikt nie wygłaszał przemówień. Były natomiast konkursy i zabawy. Czas umilały melodie Disco Polo i koszalińska kapela podwórkowa. To spotkanie trwa w dalszym ciągu. Chcemy teraz Państwa zaprosić na materiał z tego spotkania. Żywą, chodzącą historią naszego miasta. Wielu dziennikarzom opowiada Pan, jak to było drzewie i jak to było nawet i śmiesznie, bo i takie Pan... Panie redaktorze, rzeczywiście teraz trochę tak zamierę, ale ja myślę, no to jest takim progresem dla tej młodzieży. Czy SLD, proszę Pana... Żadnego petoklepu, bo tak to Władek nazywał, że właśnie studentka też pomyślała o tych swoich... Ponad 100 lat temu w Chicago ludzie wyszli na ulicę, robotnicy przede wszystkim. Czym dzisiaj jest ten symbol?
Jaki symbol? No ta rocznica. Zawsze była i jest świętem pracujących. A cała rzecz polega na tym, żeby wiek XXI zrozumiał, że to jest święto nie tylko pracujących, ale i tych, którzy pracę dają. Że walka pomiędzy jednymi a drugimi gdzieś powinna mieć swój koniec, żeby pracę szanowali i cieszyli się z niej wszyscy. I ci, którzy biorą pracę, i ci, którzy dają. Dzisiaj jest święto 1 maja, zorganizowany został festyn. Przyszli sympatycy lewicy, ale również też przyszli ludzie przypadkowi. Jak zamierza pan wykorzystać? No ja wiem, specjalnie wykorzystywać tego nie będziemy. No, lewica, szczecinecki pejzaż jest wrośnięta bardzo silnie. No tu mam przy sobie kolegę kierującego, współkierującego Partii Emerytów i Rencistów. No, pokazujemy się społeczeństwu Szczecinka. Wiemy doskonale, że swój żelazny elektorat mamy, to jest poważny procent naszego społeczeństwa. No chcemy nie przynieść im wstydu, pokazać się godnie, przedstawić elementy swojego programu wyborczego. A na tu czekają niektórzy już na nazwiska kandydatów na radnych. To jeszcze trochę czasu. Dziękuję. Dzisiaj jest święto 1 maja. Dawniej odbywało się to inaczej, teraz inaczej. Jak pan to widzi? No ja widzę, że dawniej rzeczywiście odbywało się inaczej, było bardziej przyjemniej, po prostu więcej ludzi. No dzisiaj zupełnie inne czasy, inna po prostu sytuacja polityczna, dlatego też to święto obchodzimy skromniej, ale wydaje się, że ci, co pamiętają wtedy, jak obchodzili się święto, na pewno są z tego zadowoleni i wydaje się, że mimo wszystko prędzej czy później wrócimy do tych dawnych tradycji, jakie były kiedyś, zresztą zupełnie przyjemne, przyzwoite. Można było, niezależnie od tego, jaką orientację, powiedzmy, polityczną wykazywać, ale jednak to piękność, folklor, te pochody, to wszystko naprawdę no, cieszyło nie tylko nas, ale i w ogóle i młodzież. Można było popatrzeć, porozmawiać, spotkać się z ludźmi. No dzisiaj niestety tego akurat nie ma tak, jak być powinno, ale mamy nadzieję, że chyba te czasy jeszcze wrócą i na pewno tak będzie. Dziękuję panu bardzo. Możecie mi panowie powiedzieć, jak się panom podoba w Szczecinku? No, atmosfera ładna, miejsce bardzo ładne nad tym jeziorem. Jest przede wszystkim tu tylko przyjeżdżać. Ludzie powinni przychodzić i tu rekreacja powinna być w szczególności. Zwłaszcza, że starsi, młodsi, dzieci wspólnie powinni się bawić i powinni przeżywać te chwile takie po prostu z naturą. Obcować z naturą po prostu. Czy chętnie przyjeżdżacie na zaproszenie lewicy? No, czy chętnie. My jedziemy tam, gdzie po prostu się coś dzieje, to znaczy się coś dobrze dla wszystkich, wszystkich gramy. A jak to się stało, że zostaliście sympatykami lewicy? No i lewica ma po prostu swoje dobre strony, tak i prawica. Ja mówię, że każdy, aby było to jedno z lewej i z prawej strony złączone, to by wtedy to było dobre. To miłej zabawy, dziękuję bardzo.
to jeszcze na kempingu przy ulicy Kościuszki się dzieje. Tam jeszcze szczecinecka Lewica w dalszym ciągu prowadzi swój festyn pierwszomajowy. A my, proszę Państwa, spytaliśmy przypadkowo napotykanych mieszkańców naszego miasta na temat święta pierwszomajowego. A oto ich wypowiedzi. Zapraszam na mini-sondę tym razem. To właśnie tu, na tym placu, kiedyś nazywanym Placem Nowotki, obecnie noszącym imię harcmistrza Kamińskiego, punktualnie o wyznaczonej godzinie gromadziła się młodzież ze wszystkich szkół Szczecinka oraz ludzie z zakładów pracy, aby uczcić obchody pierwszomajowe. Kiedy plac był już przepełniony, wszyscy wysłuchali przemówienia głowy państwa. Maszerując ulicami naszego miasta, machali transparentami, chorągiewkami, by potem w spokoju rozejść się do domu, mając poczucie spełnionego obowiązku. Jak teraz, po latach, wspominają tamte obchody, tamte trochę przymusowe obchody, o to właśnie zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta. Jak wspomina pan obchody pierwszomajowe? Przyjemnie wspominam, było wesoło, przyjemnie, ruch tu na placu był, młodzieży dużo. Wesołej zabawy, festyny przy tym było. No bardzo wesoło było, mile wspominam. Czy uważa pan, że takie obchody powinny być dalej urządzane? Uważam, że tak. I mimo, że część ludzi musiała stawić się pod przymusem, bo część ludzi sama chciała, ale większość jednak była do tego zobowiązana. No tak, no ale jeżeli ktoś naprawdę nie chciał, to nie szedł, ale wesoło było w każdym razie. Mile wspominam. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na obchodach pierwszomajowych. To jeszcze za komuny były bardzo sympatyczne, ale teraz to już nie istnieją. A jak byłem mały, to pamiętam lody, balony. No, to tylko tyle pamiętam. A czy powinniśmy do czegoś takiego wrócić? Czy ludziom są potrzebne takie spędy, kiedy się spotykają i wspólnie razem świętują? Słowo spędy już od razu mówi o czym, jak to może wyglądać. Święto jest potrzebne, bo to bardzo dobrze działa na wszystkich. Mamy o czym wspominać w tym momencie, jeżeli wyjdziemy na spacer, kiedy pierwsza zieleń się pojawia. A nie chciałbym, żeby to były spędy związane z jakąś ideologią. Impreza tak, ale spęd czy coś, co zostało wywołane jakąś doktryną polityczną, to nie. Jak wspominacie święta pierwszomajowe? No mnie, proszę panią, to aż dziwne pytać. Ja przecież byłem jednym z organizatorów. Ja przecież prowadziłem zawsze konferansjerkę na święcie 1 maja. Mój głos był znany w Szczecinku z tego tytułu, bo przecież wówczas też istniało radio. Prawda, trochę nie telewizja, ale radio i radio przewodowe. Wtedy wszędzie miasto było opasane siecią drutów, przewodów i słuchało się z tak zwanych kołchozników. Ja właśnie wtedy prowadziłem tą, czy jak ja wspominam, mile wspominam. To były czasy, przede wszystkim proszę wziąć pod uwagę, że byłem młodszy, a młode czasy zawsze się bardzo mile wspomina. Czy uważa pan, że ludzie dobrze się bawili? Przede wszystkim bardzo dobrze. Bawili się, proszę panią, to znaczy, przepraszam, nie wszyscy. Pewna grupa ludzi, zwłaszcza młodzi, bawili się, ale nie wszyscy. Byli ludzie, dla których to ani nie było świętem w pełni ich zrozumienia. Oni nie utożsamiali się z 1 majem. A byli też i tacy, którzy już ze względu na wiek nie uczestniczyli w zabawach. Ale jedno jest pewne, park był pełny. Ludzie się bawili wszędzie. A pan jak wspomina te święta? No podobnie. Podobnie, z tym, że byłoby dobrze, gdyby te święto nie było takie wymuszone. Gdyby to było dobrowolne, to byłby zupełnie inny układ. Natomiast jeśli chodzi o to, to tak, zabawy były. Najważniejsze był dzień wolny od pracy. To było przede wszystkim. A poza tym, no cóż, no to samo, co pan powiedział. Tu jest ten moment, o którym pan wspomniał, że dobrze by było, gdyby to nie było wymuszone. Tam naprawdę większość działa się tak zwana dobrowolnie pod przymusem.
No, nawet mówiło się oficjalnie, że nie, ale nieoficjalnie to się nawet sprawdzało listę obecności. Oczywiście. Tak, na manifestacji pierwszomajowej. Wnioski dyscyplinarne wyciągać od nieobecnych. Naturalnie, naturalnie. To pomijanie w nagrodach, w tych różnych historiach. Były takie historie, to było wymuszone dosłownie. Jeszcze raz powtarzam, gdyby to było takie dobrowolne, że dzień wolny od pracy 1 maja, to spotkanie z wiosną, z przyjemnością to byłby zupełnie co innego, a co innego, no jak się musiało. Pamiętam. I jak pan wspomina tamte dni? No, pięknie wspominam Czarnobyl. Straszne to było, tak? Ja wiem, no było to jakieś spotkania. Niepotrzebne była trochę polityka taka, która niewłaściwa. Niektórzy ludzie twierdzą, że świetnie się bawili. No ja wiem, mnie się wydaje, że niepotrzebne były te takie zbiórki, natomiast jakieś luźne festyny uważam, że takie powinno być. Bo oczywiście, że pamiętam. I jak pan wspomina tamte święta? To nieraz i było wesoło, ale ja zazwyczaj to nie tęsknię za tym świętem. Czy pamiętasz obchody pierwszomajowe? Pamiętam. I jak wspominasz? Dużo śniegu było, ja byłem w adidasach chyba, czy w sandałach, coś takiego było. Szliśmy w szkole podstawowej, śnieg spadł i dużo zabawy było. Ale utkwiły ci tylko dlatego, że akurat 1 maja padał śnieg, czy z jakiegoś innego powodu też? Nie pamiętam czasów zbytnio komunistycznych, także tylko tyle, co mogę powiedzieć. A uważasz, że powinniśmy wrócić do czegoś takiego, takich masowych obchodów, czy raczej nie? Ja uważam, że powinniśmy się zająć swoimi sprawami, a nie tym, co się dzieje tam w Polsce jakoś. Nie wiem, no takie jest moje zdanie. A zajmować się czas jakimiś obchodami i jeszcze czymś innym, uważam, że to lepiej przeznaczyć czas na pracę. Ale ludzie lubią się bawić, lubią festyny, lubią różne zabawy, spotykać się gromadnie. A mają za co? No to fajnie, ja nie mam za co, ja tam nie lubię takich festynów. Wolę pracować i zarabiać, żeby mieć na festyny. To było 25 lat temu, a jak było w poniedziałek? Na dziś się żegnam. Do zobaczenia na następnych archiwisach.